podejścia, naprawdę te 24 godziny tutaj rozwoju się bardzo szczegółowo, bardzo uważnie, czy wszyscy byśmy widzieli, czy wszystko się udało, czy możemy przejść do pytań trudnych, a propos waszego testu, udało się wszystko, tak? Pytanie do was, na to poświęcać najwięcej czasu, kto chciałby się podzielić? Proszę. No, to uważam, że na szkołę i na sen. Na szkołę i na sen. Ja będę zarysowany, bo już u wszystkich jest podobnie chyba, co? Na szkołę i na sen. To jest znaczy, tak? Godzinę, tak? Ile czasu? 14 godzin, tak? Ja sobie bardzo proszę, słuchajcie, powiedzcie, ile czasu macie na rozwój własny? Kto chciałby się podzielić? Ile? 20 minut, tylko 20 minut na rozwój swoich talentów. No, słuchajcie, ile na rozwój własny? Godzina. Godzina, dobrze. Chciałbyś się podzielić, co tam w trakcie? Jak was rozwijasz? Granie, czy takie nie było? A tutaj, na szkole, jak was rozwija, ile czas poświęca? Półtorej godziny, czyli 25%. Tak. Jasne, jasne. Czy granie na gitarze, granie na gitarze. Proszę bardzo, ile czasu? 3 godziny. Słuchajcie, powiedzcie mi proszę. Dobrze, powiedzcie mi proszę, komu z was udało się zdiagnozować tutaj z wami chociażby kategorii trudne, pożeracz czas. Kto zdiagnozował? Kto odkrył pożeracz czas? To jeszcze nie powiadam dzisiaj. Każdy nie może chodzi po jeden. Proszę. Co było tym pożeraczem? Mówimy się. Co było tym pożeraczem? Dobrze, rozumiem, że jest Teresa. Teresa była pożeraczem czasu, tak? Jurko, jasne. Czyli też pytanie w kilku, proszę. Ja na komputerze, słuchajcie, tak na razie. W tej chwili na sekundzie przyjdziemy do pracy grupowej. I tak. Proszę o kolejny slajd. Kolejny slajd. Słuchajcie, w tej chwili będziecie pracować w grupach i dostajecie duże kartki papieru. I wasze zadanie jest następujące. Proszę wypisać rzeczy nieważne i niewinne, czyli właśnie na tą matrycę Eisenhowera, czyli tak zwane pożeracze czasu. Wszystkie, musicie zabawić się teraz z dyrektywą, ale będziecie wypisywać wszystkich podzieli czasu, wszystkich pożeraczy czasu i po drugie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, ażeby wyeliminować tych złodziei czasu. Jasne? Jasna instrukcja? Czyli po pierwsze, co trzeba zrobić? Detektywy, czyli znaleźć to? Pożeracz czasu, a potem? Właśnie, to trochę zrobić nie było. Dobra, w takim razie zaczynamy.